Für mich war eine Initialzündung 1972. Willy Brandt war Bundeskanzler, 1969 geworden. Und die damalige deutsche Regierung hat einen Vertrag der Aussöhnung zwischen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland geschlossen. Dieser Vertrag wurde, ich glaube, im März oder April im Deutschen Bundestag ratifiziert. Ich war mit 28 Jahren im Januar 1972 als Oberbürgermeister der Stadt Hannover gewählt worden. Und ich war fasziniert über diese Entscheidung. W roku 1972 roku sprzyjał mi los. Byłem wiceprezydentem miasta i okazało się, że jest delegacja Hanowerów w Poznaniu, nieoczekiwana, niezapowiadana, która została jak gdyby dedykowana mnie, bym ją przyjął. Z rozmów wynikało, że Hanower chciałby z Poznaniem podpisać umowę o współpracy. Der Vizepräsident Andrzej Wituski empfing mich. Er hat mich nett behandelt und war ein klein wenig überrascht, als ich ihm sagte, wir sind beides Messestädte, beide Universitätsstädte, beide waren während des Krieges zerstört. Wir sind Städte mit Seen, mit einer hervorragenden Grünstruktur. Können wir nicht Partnerstädte sein? Und ich sagte mal so, ich glaube, André und ich, wir mochten uns auf den ersten Blick. Und er sagte mir, ja, die Kölner, die Stadt Köln möchte das auch machen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sagte André Wituski, ich versuche das zu regeln. Und habe damals meinen Freund, den Staatsminister Wischnewski, angerufen aus Köln und habe gesagt, mein Lieber, Ben, nannten wir ihn, lass die Finger davon, Hannover passt besser zu Poznan. Und so war die Entstehungsgeschichte. Liderem tej współpracy był jeden człowiek. Był to Herbert Schmalstik, burmistrz, nadburmistrz, 34 lata pełniący tą funkcję, to w księdze Guinnessa można chyba to zanotować. Związany również z Willy Brandtem, z niezwykle otwartą głową, a różniliśmy się w zasadzie tylko w jednym. Mianowicie on grał w rugby, a ja w tenisa. Andrzej Wituski ist ein hochsympathischer, ein kluger, ein gebildeter, ein kluger, ein nicht nur sympathischer, sondern auch empathischer Mensch. Mit einem großen, nicht nur politischen Interesse, sondern auch politischen Bewusstsein über das, was politisch sinnvoll, richtig und wichtig war und ist. Und natürlich ein hochgradig kulturell interessierter Mensch mit seinen verschiedenen Tätigkeiten. Ja, also gibt wenig Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich so sehr schätze wie ihn. Es gibt ja so viele Erinnerungen. Also ich könnte den ganzen Tag mit Ihnen sprechen. Was niemand wusste, als wir den Vertrag unterzeichnet haben und als der Gegenbesuch der Delegation aus Poznan nach Hannover kam, unter der Leitung und Führung von Władysław Sloboda, wollte er einen Friedhof besuchen. Und das haben wir gemacht. Und dann sagte er uns, dass sein Bruder hier in Hannover erschossen worden war von den Nazis und dort auf diesem Friedhof in einem Massengrab beerdigt wurde. Das haben wir nachher als eine Gedenkstätte, nicht nur dieses Grab, sondern alle, die damals erschossen worden waren, haben wir in einer Gedenkstätte, in einem sowjetischen Ehrenmal, wie wir es damals nannten, weil es viele Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion waren, die damals ermordet wurden von den Nazis, noch unmittelbar oder kurz vor, zwei Tage vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen zur Befreiung Hannovers. Ale jak zostałem prezydentem, to na drugi dzień miałem zaproszenie do Hanoweru. Jak przyjechałem do Hanoweru z moją skromną delegacją, pociągiem,
ponieważ Urząd Rady Ministrów nie widział innej możliwości jazdy, to zobaczyłem na hotelu, na ratuszu, wszędzie flagi polskie i Poznania. Było mi naprawdę bardzo ciepło. Nie doznałem w Hanowerze najmniejszej, powiedziałbym, zdania dotyczące złej polityki polskiej, ponieważ udało się tę współpracę prowadzić na zasadzie samorządu, administracji, a nie polityki ogólnej. Ich bekam einen Kontakt zu Musikern, ich bekam einen Kontakt zu Schauspielern vom Teatro Nove, zu einer Musikgruppe, Spirituals and Gospel Singers, mit denen wir sehr viel gemacht haben. Und so kam, und über die kamen wieder andere Menschen in Kontakt. Und ich habe mich auch sehr sofort, muss ich sagen, in Poznan wohlgefühlt. Unsere erste Ausstellung, die wir in Poznan im Bevoir gemacht haben, und eine spätere Ausstellung, eine Kunstausstellung im Bevoir, und die Gegenausstellung in Hannover im Kubus, das ist dann 81 gewesen. Da sahen wir alle noch ein bisschen anders aus. Der Oberbürgermeister sah noch anders aus und ich auch noch. Tę współpracę wspominam bardzo miło, ale to była też taka żywa i prawdziwa współpraca, ponieważ moją partnerką bezpośrednio w Hanowerze była Sabina Schroeder, która pracowała w Wydziale Kultury, i ona chciała, żeby partnerstwo naszych miast polegało na żywym kontakcie mieszkańców, ludzi, a szczególnie skupiliśmy się tutaj właśnie na dzieciach. Także to były przyjaźnie, to były więzi, to było, na przykład zaprzyjaźniały się ze sobą rodziny, ponieważ gdy młodzież wyjeżdżała do jednego z tych dwóch miast, to nocowała w rodzinach, także to naprawdę były takie szczególne więzi się rodziły, i te wspomnienia były zupełnie, zupełnie inne z takiej formy współpracy. Jeszcze chciałam taką jedną ciekawą rzecz pokazać, bo to były takie czasy, że ta granica była jeszcze czymś nie tak jak dzisiaj dla naszych dzieci, że dzieci przekraczają granice, właściwie nie wiedzą, że przekraczają granice. Zrobiliśmy taką akcję artystyczną, przekraczając granicę, przygotowaliśmy taki duży artystyczny paszport i w środku dzieci odbiły ślady swoich butów. I muszę powiedzieć, że pan strażnik na granicy wciągnął się w tę zabawę i potem rozwinęliśmy taki papier i dzieci przeszły tutaj butami swoimi, i zadanie pana strażnika granicznego polegało na tym, że on musiał stwierdzić, że rzeczywiście może te dzieci przepuścić przez granicę, że są te same dzieci, których ślady stóp są tutaj w tym paszporcie. No myślę, że to była taka ciekawa akcja artystyczna. Also ich hoffe sehr, dass diese Partnerschaft weiter bestehen bleibt. Es ist ja jetzt schon die dritte Generation, die das pflegen muss. Ich wünsche mir, dass insbesondere junge Menschen und Kultur, aber auch Sport, dass es dort Begegnungen geben wird.